Dajmy troszeczkę, tak. Modlitwa pomaga generalnie, natomiast ona wpływa raczej na moje samopoczucie, moje postrzeganie świata, moją psychikę. I ja, że tak powiem, ten dotyk opatrzności widzę w wielu elementach, które spotykam na swojej drodze. Natomiast ciężko przypisywać mi też konkretnym wydarzeniom je. Po prostu opatrzność i mój patron bardzo nade mną czuwa. A jak w twojej grupie, z jakimi opiniami spotykałeś się, kiedy mówiłeś, bo pewnie mówiłeś otwarcie, dawałeś jakieś świadectwo o tym, że jesteś człowiekiem wierzącym, nie wstydziłeś się tego, z jakimi komentarzami, z jakimi słowami się spotykałeś od innych swoich kolegów z grupy? Podhale jest o tyle specyficznym terenem, że jest terenem raczej bardziej prawym niż lewym, w związku z czym liczba wierzących jest przeważająca, a liczba wierzących w naszej ekipie również była przeważająca. Raczej nie toczyliśmy debat filozoficznych, to już prędzej w środowisku harcerskim, ale nie spotykało się to z żadnym poważniejszym odzewem tak naprawdę. Było to rozumiane. I ty tutaj tak właśnie ciekawie też powiedziałeś w tej części, w której jest twoje świadectwo, że Boga odkrywasz w drugim człowieku, w jego zaciśniętej na twoim ramieniu dłoni, w przyspieszonym oddechu, w jego pomocy, w jego współodpowiedzialności. To są bardzo ciekawe słowa właśnie. Jakbym to skomentować? Jakbym mógł je skomentować? Że tak jak niektórzy właśnie kojarzy mi się to z tym, że szukają Boga w naturze, wychodząc w góry, tak ty go znalazłeś w drugim człowieku. Właśnie. Każdy ma swój sposób odnajdywania Boga. Natomiast u mnie nie było najważniejszym ten uścisk na ramieniu, który dawał znać o tym, że wyruszamy, idąc na akcję, tylko on raczej jest tutaj zastosowany jako taki, jako taka przenośnia, ponieważ ja przez ten uścisk dłoni rozumiem to, że ta osoba idąc ze mną w połowie nie wystraszy się, nie ucieknie i nie zostawi mnie tak samo jak ta sama osoba, nie zostawi mnie z złamaną nogą na szlaku. To jej odpowiada, ale to może być przykre z zewnątrz, jak się patrzy. Taki przyjaciel, na którym mogę polegać. No bo powiedziała, że ona wiochy nie lubi. W takim przyjacielu i w jego przymiotach można odszukiwać Pana Boga. A skąd zawsze brałeś tą pewność, że ta osoba nie ucieknie, że nie zostawi? Tu już odpowiedź jest bardzo prozaiczna. Z praktyki. Okej, rozumiem. Mam dobrych przyjaciół. Można powiedzieć, że tak jak bardzo kiedyś mi się podobało, gdy czytałem biografię jednego z cichociemnych, spadochroniarzy Armii Krajowej, że właściwie mam w pewnym, oczywiście nie przesadzając, ale w pewnym zakresie podobną sytuację, bo należałem w życiu do trzech mafii. Pierwszą był samodzielny pododdział antyterrorystyczny, o którym rozmawiamy. Drugą była moja drużyna harcerska, a trzecią zaczyna być korporacja akademicka Silesia Superior. O przyjaźni sobie też jeszcze, mam nadzieję, zdążymy porozmawiać. Tymczasem 2:00 po 23:00, już nasz czas bardzo szybko nam płynie, dlatego tym bardziej zapraszam tych, którzy jeszcze chcieliby zabrać głos w naszej dyskusji. Telefony dzwonią, prosimy młodych przede wszystkim o to, by do nas dzwonili, by pisali 536-600-500. SMS-y i fanpage Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Serdecznie zapraszamy. A teraz piosenka Otwórzcie Drzwi zespołu BU. Ten zespół za 2 tygodnie będziemy gościli tutaj w studiu i Radia Maryja i telewizji Trwam. Nowy zespół, bardzo młody zespół, ale też bardzo doświadczony i przez życie, ale też dotknięty ręką Bożą. Dlatego już teraz zachęcamy, zapraszamy do tego, by być razem z nami, ale mam nadzieję, że w każdy piątek o 21:30 w czasie wzrastania i o 18:15 w Westerplatte Młodych z nami jesteście. Na ziemi trzeba najpierw.
Żydówa śpiewa, taka, żeby to łkała, żeby płakała, po co ona w ogóle żyje, że smutno, po co to, Bóg jest wesoły,